Co trzeba zrobić, żeby zostać dawcą szpiku? Żeby zostać dawcą szpiku, trzeba się zarejestrować. Właśnie dzisiaj mamy taką akcję wspaniałą w galerii. Zapraszamy wszystkich siedlczan. Rejestracja polega na przeprowadzeniu wstępnej rozmowy, wypełnieniu formularza rejestracyjnego i pobraniu próbki wymazu, pocierając pałeczką po wewnętrznej stronie policzka. I ile czasu cały ten proces trwa? To jest tak w granicach 5 minut, także chwila. 5 minut. Chwila, a może możemy uratować tym życie. My właśnie rejestrując, wyeliminowujemy osoby, które chcą się zarejestrować, ale wahają się z pomocą, bo też są takie osoby, a chcemy tylko zarejestrować świadome osoby, które w momencie, kiedy znajdzie się osoba chora, biorca, żeby nie odmówiły, tak, żeby nie wycofały się, żeby nie odmówiły, żeby powiedziały tak. Warto być dawcą szpiku, ponieważ my w zasadzie nic nie tracimy, a możemy uratować życie. I bardzo cieszy mnie wielka świadomość naszych mieszkańców, bo zainteresowanie jest bardzo duże, ogromne. W zeszłym roku zarejestrowaliśmy prawie 300 osób. W tym roku też już zarejestrowaliśmy troszkę osób, ale jest bardzo duże zainteresowanie. Przychodzą ludzie, pytają, może nie rejestrują się od razu, ale zawsze ta świadomość wzrasta, dowiedzą się, dopytają i w kolejnym razem zarejestrują się. Czekamy na wolontariuszy. Wolontariusze są bardzo nam potrzebni, bardzo, naprawdę. Ogłaszamy takie nasze akcje na Facebooku, galeria też ogłaszała akcję naszą, także proszę się zgłaszać wtedy, tutaj gdzie jest jakaś wiadomość o akcji, proszę się zgłaszać jako wolontariusz. Mamy tutaj kilka osób, które zgłosiły się i spytały, czy mogłyby pomóc w tej akcji. Także dziękujemy pięknie Galerii Siedlce za pomoc wielką. Dlaczego pani się zdecydowała przyjść, zarejestrować, zostać dawcą szpiku? Od dłuższego czasu nosiłam się z zamiarem rejestracji i myślę, że chęć uratowania komuś życia przyczyniała się do tego. A sama rejestracja to coś strasznego, bo się niektórzy właśnie boją? Nie. Jest to zwykła, jakaś taka rutynowa, bym powiedziała, procedura, no nic groźnego, nic bolącego i nieprzykrego.